Zaczynamy nasz 22 poranek rozwojowy. Będziecie teraz się dołączać, witać. Ja zdradzę tym osobom, które oglądają w powtórce, że dzisiaj będzie taka karta, której nie lubię. Dzień dobry, Agata. Dzień dobry, Karolina. No ale wiecie, to się musiało w końcu stać, nie? Skoro jest 40 kart archetypowych, to wiadomo, że przyjdzie i ta, której nie lubię. Ale też jest taka, której jeszcze nie było, którą bardzo lubię. Cześć Ula, cześć Sylwia. Dzień dobry dziewczyny, dzień dobry Karolina, Maja. Fajnie, że jesteście. Jeszcze widzę więcej osób, które już dołączyły też. Na Facebooku pokażę wam. Mam nadzieję, że nie popsuję wam humoru. To jest karta, w której koń z otwartą buzią zmaga się z oczekiwaniami jeźdźca. Nieadekwatnymi, za mocnymi. Jest zdominowany. I tak też się nazywa ta karta. Dominacja. Dzień dobry. Danka, Asia, witajcie. I to jest karta o właśnie dominacji, to jest karta o władzy, to jest karta o przemocy, to jest karta o przywództwie, w które jest sprawowane głównie przez kontrolę. Dzień dobry, Krysia. Witaj, Ewa, Ola. I tak sobie myślałam, że na pewnym poziomie ta karta trochę oddaje to, gdzie teraz jesteśmy, część osób zwłaszcza, bo biorąc pod uwagę różne jakby wynikające z zamknięcia pandemicznego zasady, to z każdym dniem, każdy trochę w innym momencie, nie? Bo też są takie sinusoidy trochę reagowania na to, co się dzieje. Może mieć taki moment, kiedy się czuje właśnie jak ten koń. W pewnej niepewności jutra, z takim poczuciem, że no taka jakaś pętra na szyi się zaciska i że ta jakby chęć odpowiedzi nawet, powiedzmy, tak, bo tutaj jak się spojrzy na tego konia, to on się stara. On bardzo chce. Nie jest w stanie sprostać tym oczekiwaniom i emanuje cierpienie. Ta otwarta buzia jest buzią cierpiącą, pokazującą niewygodę, może jakiś ból. I tak od rana. No to. No wiecie, tak jest. Musieliśmy iść. Kiedyś musiało to nastąpić. Ja się trochę z tego śmieję. Mówię też, że jej nie lubię, ale z drugiej strony bardzo często się zajmuję tym tematem. Część z was możliwe, że zna mój model Niemoc, Moc, Przemoc. To jest model właściwie mojego autorstwa, który powstał po latach pracy w tym temacie. Ja w pewnym momencie zauważyłam, że pracując z końmi, ale nad rozwojem ludzi, czyli nie w tematach związanych z końmi, tylko one jakby w koni jako w roli trenerów występowały w tych programach, że to jest właściwie największy dar, że ja razem z końmi, czyli jakby też moje doświadczenie osobiste i to, co odkryłam w tej drodze, plus konie, pomagamy ludziom uelastycznić się w tym temacie. I zaraz o tym powiem, ale najpierw jeszcze pokażę kartę i dzisiaj o dominacji dla tych osób, co dołączyły. Agatka pisze, że u niej mroźno z rana. Cześć Małgosia, cześć Kamila. Darem tej karty, bo oczywiście mimo takiego trudnego obrazu, to też jest dar, że taka pozycja właśnie
pozycja mocy, czasami pozycja władzy. Jeśli się sobie ją dopuści, nie? W sobie, to jest taką przygodą, w której można nauczyć się, przygodą życia właściwie, nauczyć się wykorzystywać swoje własne talenty dla korzyści własnych i innych. Ale właśnie jest wyzwanie tej karty, żeby nie przekraczać granicy, w której to już przestaje służyć. To jest ta granica między mocą a przemocą. A jest takie wyzwanie, bo przemoc, taka moc, czy ta właśnie taka moc już dominacyjna, ona uzależnia, to na pewnym poziomie jest takie przyjemne mieć taki posłuch. I chcę, żebyście o tym też myśleli nie tylko w stosunku do innych, bo to oczywiście występuje w relacji, ale to też występuje w stosunku do samego siebie. Czyli my sobie to robimy, na przykład, robimy do swojemu ciału. Trochę tak jak w tej symbolice, w której koń jest właśnie emocjami, instynktem, ciałem, a jeździec jest tą częścią intelektualną, no to, która mówi: jedziemy. Czujesz niewygodę, czujesz dyskomfort? Nieważne. Tabletka na ból głowy i do przodu. To też jest nominacja w stosunku do siebie. Tak? Nie patrzenie na to, co mówi na przykład nam ciało. Więc tu bardzo w różnych perspektywach, dzień dobry Graszka, w różnych perspektywach można na to spojrzeć. I na pewno nie jest tak, że można na przykład chcąc się dobrze jakby też elastycznie rozwinąć, można się w ogóle na ten temat zamknąć, czyli powiedzieć: a ja nie mam zbyt dużej władzy, powiedzmy, w życiu, czyli nie pełnię stanowisk żadnych liderskich, czy nie czuję się, że jestem liderem, no to znaczy, że mnie nie jestem w stanie nikogo zdominować, bo to jest nieprawda. Każdy w sobie jest, mamy taką cechę też, tak jako ludzie, że mamy w sobie jakby tą jakość dominacyjną i ją trzeba oswoić. Jak ma się w sobie taką niechęć do poznawania tych rejestrów, no to one wyjdą w cieniu, tak? Czyli jak nie w stosunku do siebie, to będziemy w jakiś sposób je wnosić w relacje z innymi. Na przykład nie rozumiejąc, nie potrafiąc wybaczyć komuś, kto swojej mocy użył za dużo. Tak na przykład działa często właśnie relacja. Jeśli ktoś ma bardzo wypartą swoją moc, to bardzo często w relacjach z innymi ma pretensje do czyjegoś zachowania, które po prostu niechcący wyszło, bo taka jest tendencja trochę tej sytuacji mocy. Dla tych osób, które nie znają mojego modelu, on wygląda prosto jak drut. Jest kontinuum, możecie sobie wyobrazić taką kreskę od lewej do prawej i po lewej stronie kreski jest napisany niemoc, na środku kreski moc, a po prawej stronie kreski przemoc. I zobaczcie, że w języku polskim jest to pięknie pokazane, ponieważ w niemoc jest słowo moc, moc jest samo i w przemoc też jest moc. Tylko w niemocy jest jej za mało, w mocy jest jej w sam raz, a w przemocy jest jej za dużo. Czyli niemoc, moc, przemoc jest niczym innym jak tańcem z mocą, w której momentami jest jej za mało, jest ona nieadekwatna, a czasami jest jej za dużo. Myśleć. To, co standardowo ja widzę, że jest robione i co ludzie robią, to stawiają takie mury. Nie? Czyli, że mur jest między niemocą a mocą, mur jest między mocą a przemocą. Jest pragnienie i marzenie, żeby wejść do tego muru w środku mocy i już tam pozostać. I tak jest oczekiwanie też do kogoś, kto jest w mocy, że mu się nigdy nie umknie. Ale tak nie działa, fizyka po prostu tak nie działa. Jeśli na przykład tańczymy, nawet w tańcu, i prowadzimy partnera, to w pewnym momencie
możemy go poprowadzić za mocno. Za mocno zakręcić, za mocno gdzieś poprowadzić w jakimś kierunku, naciągnąć, nie wiem, komuś rękę, nadepnąć na nogę. Nie dlatego, że chcieliśmy przemocowo coś zrobić, tylko dlatego, że będąc w mocy, ona się może umsknąć. Tak samo jak, wiecie, wyobraź sobie można każdą sytuację, w której ma się dostęp do mocy, nie wiem, gasi coś się wężem strażackim, w którym jest bardzo dużo wody, która jest pod dużym ciśnieniem. Jeśli ktoś jakby nie ma opanowanej umiejętności, to pryśnie nie w tym miejscu, nie w tym kierunku, może na kogoś, może w ogóle wypuści ten wąż i on będzie opryskiwał wszystko dookoła. Nie przekraczając tej granicy między mocą a przemocą, można tylko jak się w ogóle mocy nie dotyka, co się bardzo często dzieje. I z różnych powodów, często z doświadczenia kiedyś wcześniej, czyli ktoś doświadczył czegoś przemocowego i postanawia, świadomie lub nieświadomie, że nigdy nie będzie przemocowy w życiu na przykład, nie? I konsekwencje są tego takie, że działa na 30% swojej mocy. Czyli wycofuje się, wiecie, jeszcze 70% już jeszcze można było podkręcić. Ale wycofuje się już na 30%, bo przecież granicę można przekroczyć. No, ano można. Można próbować na 30%. Ale później okazuje się, że się blokują siły życiowe, wkradają się nastroje depresyjne, wkrada się poczucie, że się nie może postawić granicy. Siły życiowe gdzieś tam w cieniu współgrają i wewnętrznie strzela kurwica kogoś na przykład, na coś. Bo tak działa przytrzymana energia życiowa. Więc to nie jest dobra strategia. Aczkolwiek często stosowana, bo ja ją bardzo często widzę. Tutaj mamy konia zdominowanego, konia z otwartą buzią, który zmaga się z oczekiwaniami jeźdźca. Nie? I to jest ta konsekwencja, jeśli się w tą przemoc wejdzie za bardzo. I taką drogą, którą ja proponuję, żeby jest rozpoznać w sobie te rejestry, wiedzieć, kiedy one się zaczynają, ale nie bać się ich już na 30%, żeby pozwolić być w sobie w tej mocy, jak najmocniejszej, powiedzmy, czy tak na 95%, wybaczyć sobie czasami, jak się to przegibnie, ale też to rozpoznawać. To jest najważniejsze, żeby rozpoznawać, że się przekracza tą granicę. Bo wtedy można zawrócić, można się szybko skorygować i wtedy powinna być korekta, kiedy ja jestem na 101 i mówię tak, o sorry, za mocno, nie? I wycofuję się, ale nie kiedy jestem na 30. I duża część rozwoju jest właśnie, jak ja sobie o tym myślę, o tym, żeby nie zajechać konia, przede wszystkim w stosunku do siebie. Czyli tak, nie zajechać emocji, to co robimy notorycznie, wypieramy emocje, próbujemy je wszystkie skontrolować. Ciało ma jeździć, ma dobrze działać, generalnie się nim zajmiemy ewentualnie jak przestanie. Ale też cały dialog z nieświadomością, to o czym w drodze do prawdy program, który jutro się zaczyna. Nie? Czyli jak się otworzyć na to, że nieświadomość chce z nami rozmawiać i ma do nas jakieś przekazy, które mogą być no wcale nie na ten temat, jaki sobie my wymyśliliśmy w świadomości w danym momencie. Nie? Czyli też, te sny, jakby niech się tam zajmują, nie wiem, artyści nimi albo coś w tym stylu, nie? Czyli też zajechany, wszystko zdominowane, nie? Przytrzymane.
No a później się okazuje, że brakuje właśnie żywotności, brakuje reaktywności w życiu, brakuje tej właśnie autentyczności w akcji, brakuje elastyczności w sytuacji dużej zmiany, nie? Która wymaga, żeby wszystkie siły życiowe były w to zaangażowane, a nie 30%, nie? Czyli można powiedzieć, że takie ignorowanie potrzeb duszy, serca, ciała jest zajeżdżaniem tego konia, tak? Jest fundowaniem sobie tego stanu. I ważne jest, żeby zlokalizować u siebie te impulsy, czyli właśnie nie wrzucać je w cienia, nie mówić sobie, ja tak nigdy nie mam, to inni tylko. Tylko zobaczyć je w stosunku do siebie, zobaczyć je też w stosunku do innych i oswoić. I teraz to są te, wiecie, to co się dzieje po tej stronie prawej tego wykresu, czyli między mocą a przemocą, a jeszcze bardzo dużo się dzieje między niemocą a mocą. I tam właśnie takie dwa główne zjawiska widzę. Jedno to jest taki przeskok, czyli ktoś jest w niemocy, odpuszcza, zostawia, stara się być grzeczny, kulturalny i wchodzi w jakiś stan bezsilności, w którym już mówi koniec, albo nie mówi sobie, to zazwyczaj jest impuls. I wywala wtedy reakcją, wchodząc od razu w rejestry przemocowe. To jest taki, wiecie, skok tygrysi. Od razu, nie? Czyli to jest tak zwane sorry, zebrało mi się, tak? Czyli to są te wszystkie momenty, kiedy wybuchamy nieadekwatnie do sytuacji, nie? Czyli przytrzymywało się reakcję, przytrzymywało, mówię, dobra, oleję, nie powiem, nie zwrócę uwagi, nie postawię granicy i ktoś później robi mały gest, a nam rejestr przemocowy, nie? Czyli taki skok kangurzy. I to jest też ta konsekwencja często zbyt małego używania mocy przez dłuższy czas, który wyrzuca w przemocy i często to jest impuls, nad którym nie mamy kontroli już. On nas po prostu przechwytuje i nagle, co mówimy? Nie wiem, co we mnie wstąpiło. No, wiadomo trochę, co wstąpiło. Przytrzymywana energia życiowa, która przejmuje kontrolę. I to jest jedna rzecz, nie? Jedna rzecz, która się dzieje na tej granicy niemoc-moc, nie? Czyli te skoki kangurze. A druga rzecz to jest, mówię najczęściej, bo to są w ogóle bardzo ciekawe zjawiska na tych granicach. A druga część, z którą często pracujemy, to jest to, że ten kierunek podwiększania swojej mocy jest kierunkiem tam na końcu tej granicy. Ja nawet rysuję taką na modelu latarnię morską i przed tą latarnią są skały. I ta latarnia morska jakby ostrzega, tak, że jak idziesz w tym kierunku, to w pewnym momencie możesz się rozbić o skały przemocy. Ale do z niemocy, do rozbijania się o skały przemocy jest jeszcze bardzo długa droga. Ale to jest droga w tym kierunku. Rozumiecie, o co chodzi? To jest trochę tak jak... nie wiem, do czego tutaj porównać, ale... nawet, że naciągacie jakiś sznurek na przykład, bo chcecie coś przysunąć do siebie, nie? I do pewnym momencie już macie to przysunięte, ale jak zaczniecie bardzo mocno ciągnąć sznurek, to w pewnym momencie go zerwiecie. Natomiast to, że za jakiś, po jakimś momencie zerwiecie... balonik mi się teraz skojarzył, balonik. Przyszedł mi od razu wizja balonika. Jak chcecie nadmuchać balonik dla siebie, dla dziecka, na imprezę, to, że dmuchacie balonik, jest drogą w kierunku tego, że ten balonik pęknie. Jest drogą w tym kierunku, ale nie oznacza, że on pęknie. On pęknie tylko dlatego, jeśli nadmuchacie go za mocno i to jeszcze zrobię takie pak, po prostu.
to przed twarzą. I tak samo jest z podnoszeniem swojej mocy. Jeśli jestem w niemocy i podnoszę swoją moc, to w pewnym momencie mogę się rozbić o skały, ale to nie oznacza, że to zrobię. Ale ponieważ to jest ten kierunek, to część osób, która właśnie ma albo doświadczenia takie, że albo się bardzo boi, żeby w to wejść, albo chce być dobrym człowiekiem, nie chce nikomu, o broń Boże, komuś jakąś krzywdę zrobić. A już jak sobie przypomni taką kartę, to mówi nie, 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 w ogóle nie. To siada już tam w tej niemocy, na kamieniu. Tam to jest trochę jak siedzenie na kamieniu i mówi, nie idę. Nie idę, bo tam jest ta latarnia morska i te skały. I to jest drugie zjawisko, że ktoś odmawia sobie w ogóle wchodzenia w moc na wszelki wypadek. Co by się, co by balonik nie pękł przed twarzą, nie? I oczywiście to ryzyko jest i ono się czasami urzeczywistnia, ale jednak statystycznie, tak jak patrzę, to raczej nie o tych osób, które wchodzą tak jakby w tą moc powolutku sobie ze strony niemocy, tylko u osób, które się w swojej mocy pouzależniają, poczują wiatr w żagle i powiedzą i teraz jestem Bogiem i wszyscy mają mnie słuchać i wtedy się zaczyna dopiero jazda. Więc naprawdę te mechanizmy tak wcale łatwo się nie rozwijają. Celem, co jest celem? Celem jest takie poruszanie się po tym modelu, żeby to było elastyczne i żeby, powiedzmy tak jak na tej linii, ja powinnam właściwie wam rysować, ale nie wiem na czym, na tej linii, jak są te granice między niemocą a mocą, a mocą a przemocą, to żeby to była taka górka, która się nie, jakby podnosi i wysyca, czyli żeby takie te ogony tej górki wchodziły lekko na obszar niemocy i przemocy, bo trzeba dotykać tego też chociażby w sobie, w minimalnym stopniu rozumieć, jak to u mnie się odbywa, że ja zaczynam być w tej przemocy lub w tej niemocy i maksymalizować czas w stosunku do siebie i innych bycia w mocy. To jest celem. Taki jest cel pracy rozwojowej. O, wstępnie można powiedzieć, że to jest w ogóle idealny cel rozwojowy. Jak rozpoznawać te swoje granice, bo każdy też będzie miał trochę je w innym miejscu, zwłaszcza w stosunku do siebie i jak z nimi pracować. Też, żeby siebie nie oceniać w tych momentach, kiedy się przekracza na przykład tą granicę, bo to nic dobrego nie robi. Ania pisze, bardzo delikatny temat, porusza szereg wspomnień, nie pobudza do analizy. Maja pisze, myślę, że dużo w tym strachu, co będzie potem, jak to nam, co będzie, jak już wybuchnę. No to tak jak mówię, no ta niepewność jest, ale wyobrażenie w tym przypadku warto zastępować działaniami. Czyli nie patrzeć w myślach, ojejku, jak sobie na to pozwolę, to co będzie, tylko zacząć działać i się wtedy odwrócić, ok, jak te moje działanie wyglądało? Ok, to było ok, oceniam, że to było dla mnie ok, dla kogoś ok. To czy mogę w tym działaniu jeszcze coś zmienić? Znowu coś zmieniam lekko i znowu patrzę, czy to było ok. Wiecie, czyli to uważam, żeby nie siedzieć i sobie nie wyobrażać, bo to jest wtedy bardzo blokujące, a oceniać siebie po działaniach. I zresztą konie akurat bardzo naturalnie tego uczą, bo jak jest się w stanach niemocowych, to się po prostu w ogóle na nie nie jest w stanie wpłynąć. On mówi, no fajnie, no posiedzimy razem. Na przykład jak chce się konia gdzieś poprowadzić, nie, a ja jestem w stanie niemocy, to no fajnie, to może mi pogłaszczesz, podrapiesz, wyczyścisz, o teraz rynijemy. No i jakby, okej, czyli jakoś muszę pokazać, że chcę iść, wyrazić siebie, nie? No i wtedy już się zaczyna zabawa w moc. I też w pewnych momentach potencjał przemocy, nie? Że to jest jakby, tylko to jest właściwie, o tym trzeba też myśleć nie jako czymś betonowym, że to jest właśnie bardzo daleko od nas, tylko że to jest bardzo blisko.
To jest podobnie, nie wiem, jak w relacji z dziećmi. Można w ciągu 3 sekund przejść z sytuacji, nie wiem, takiej, że tutaj miłością tłumaczę, jak należy coś zrobić, emanuję, wiecie, peace and love. I za chwilę coś takiego, tak, łapię, że ktoś, no nie wytrzyma, muszę wyjść, nie? To są sekundy. I z końmi, z dziećmi jest podobnie, ale w ogóle w życiu też potrafi być bardzo tak. Nie? Czyli to są stany, które się potrafią bardzo szybko zmieniać. A im bardziej z nimi pracujemy, ich nie oceniamy, tym większą paradoksalnie nad nimi zyskujemy kontrolę. Nie? I wtedy też nie ma tej dominacji w różnych obszarach naszego życia, nie? Że na przykład zaczynamy świadomie jeść, nie? Bo można tak traktować swoje ciało jedzeniem w sposób bardzo dominujący, myśleć, ruszać się, nie? Czuć, nie? Czyli otwiera się ta cała gama różnych też doznań wewnętrznych. I tą zależność, którą ja widzę, że taki umysł, który na przykład mobbinguje własne ciało, duszę, uczucia do podporządkowywania się, nie umie też potraktować inaczej innych. Albo bardzo dużym trudem mu to wychodzi, nie? Bardzo musi się wtedy pilnować. Zuza pisze, o matko, to ja nie umiem tego konia poprowadzić. Tego nie wiesz. Wiem, bo Zuza jeszcze nie próbowała. Ale ten taniec, niemoc, moc, przemoc jest tańcem nieustannym w relacji z końmi, bo chęć wpływania na nie, ale też bycia bezpiecznym w ich obecności wymaga bycia we własnej mocy. Mogosia pisze, ciekawe to wszystko, ale i trudne, przynajmniej dla mnie. Niemoc jest trudna, a przemoc straszna. No to są bardzo jakby trudne stany, ale też o przemocy chcę Was zachęcić, żeby myśleć, że to jest bardzo szeroki obszar i ma bardzo różne przejawy, nie? Bo my też kojarzymy przemoc jako bardzo duża krzywda, na przykład zranienie kogoś, nie wiem, bicie i to oczywiście też jest w tym obszarze, ale przemoc, czyli może być taka duża skala, nie? Ale przemocą może być wciskanie kolejnego ziemniaka dziecku, jak już się najadł. To też jest przemoc. No, jeszcze jeden. Nie, nie chcesz, mamo. No, no weź. Nie? Więc są bardzo różne objawy, nie? Albo mogę czuć ból głowy, być zmęczona, wejść, a dobra, napiszę jeszcze 3 rozdziały. To też jest przemoc, to jest do mnie. Do tego, co ciało mi mówi, żeby już odpocząć. Nie? Więc są. Nie jest dobrze też rozwojowo, jeśli przemoc zrobimy z niej taki zbiór tylko dla bardzo trudnych zachowań, w bardzo trudnych momentach. Bo wtedy brakuje też tych niuansów, od których się właściwie często zaczyna. Od tych małych przekroczeń tej granicy. I je trzeba nazywać przemocą. Tak, użyłam swojej mocy za dużo. Przemoc. To jest każda sytuacja, kiedy mocy było nieadekwatnie. Można było jej użyć mniej. Balonik jest przemocą w stosunku do balonika, nadmuchanie go za mocno. O jeden dmuch za dużo. Żeby się też otworzyć na to, żeby w ogóle o tym rozmawiać i myśleć. Nie o tej granicy. Agata pisze, ja bałabym się, że z niemocy i bezsilności można od razu skoczyć na przemoc z pominięciem doświadczenia tej właściwej mocy. No tak właśnie się dzieje. To jest właśnie to, co mówiłam o tym tygrysie. Nie? Czyli z końmi to też się dzieje, nie? Że działam właśnie delikatnie, delikatnie, w końcu już się zaczynam denerwować, że w ogóle koń na mnie nie reaguje i w pewnym momencie ktoś właśnie tam do tego konia, nie? Czyli jakby taki nieadekwatny,
ruch niezapowiedziany, który jest właśnie przeskoczeniem tego. To się często widzi. Nie? Że to już się przeklikało. Więc jedyną drogą do zminimalizowania obu tych, zminimalizowania, używam tego słowa, nie wycofywania się z nich, nie wycofania się, bo to jest niemożliwe w ogóle, wycofanie się zupełne, ale zminimalizowania ich jest bycie w mocy, rozpoznawanie jej w sobie, rozpoznawanie tych granic, nie? Rozpoznawanie tego, jak ciało mi daje znać, że coś było za mocno. Rozpoznawanie tego w kimś, jak ktoś mi daje znać, że było za mocno. Bo nie zawsze ktoś powie. Ale też uczenie się tego, jak to powiedzieć dla kogoś, że dla mnie coś było za mocno, że potrzebuję inaczej. Nie? Czyli cały temat asertywności między ludźmi są wokół właśnie tematu redukcji niemocy i przemocy. Ale tak jak mówię, myślcie też o tym w takich małych fragmentach, nie od razu. Monika pisze, przypomniał mi się warsztat i ćwiczenie. Prowadziłam jednego konia, to była najstarsza klacz. W pewnym momencie zatrzymała się i w żaden sposób nie chciała ruszyć. A ja najpierw się zezłościłam, a potem rozpłakałam z niemocy. Pięknie. Nie? Czyli właśnie dokładnie to, co piszesz, nie, że w swoim doświadczeniu wewnętrznie, nie, przeszłaś tą granicę. Nie? Granicę, w której chciałaś ruszyć, a czułaś, że nie możesz. I było to te wewnętrzne zezłoszczenie, które poczułaś. Mogło się pisze, tak, to rzeczywiście prawda, ale nigdy wcześniej tak mi się nie kojarzyło. Mogło się, mi też nie. Ja to, te rozumienie słowa przemoc, nie wiem, od 4 lat chyba mam. Ja pamiętam, że takie od razu teraz mi stanęła moja koleżanka Ejme, która prowadzi fundację, z którą ja współpracuję, która pracuje z dziećmi w pieczy zastępczej, z domami dziecka. Ja też tam czasami współpracuję w różnych projektach. I oni dużo właśnie też pracują, cały czas się uczą tego w ogóle, jak wspierać dzieci w bardzo trudnych rodzinach, sytuacjach, kontekstach. Więc doświadczanie przemocy, stosowanie przemocy, to tam jest po prostu, wiecie, jak codzienność, jako temat, nie? Jak sobie z tym radzić. I ona, pamiętam, stoi tu w ośrodku. To było dla mnie tak szokujące, że ja pamiętam ten obraz do tej pory. I mówi, że przemoc jest prawem. I ja wtedy miałam jakiś proces, nie wiem, jakiś dziwno-myślowo-emocjonalny, ale to był początek. Te zdanie było początkiem mojego zupełnie innego patrzenia na przemoc, rozważaniem go, patrzeniem w pracy z ludźmi, jak mi się to przeobraża. I z tego powstał też później ten model, kiedy zobaczyłam, że zupełne zamykanie przemocy za pewną bramą, nie patrzenie na nią, powoduje, że jest jej jeszcze więcej, że ona potrzebuje oswajania w sobie, rozpoznawania jej na małych rejestrach, przede wszystkim rozmowy i takiej większej elastyczności i też miłości wobec siebie w tych miejscach, kiedy ona się wydarza i wobec innych, kiedy ona się wydarza. Zwłaszcza właśnie nieintencjonalnie, z różnych jakby rzeczy, nie? Zuzia pisze, bycie w kontakcie ze swoją mocą w kontekście przemocy i niemocy, to powiązanie jest dla mnie olśnieniem. Chociaż to tak jasne, jak teraz to mówisz. Tak, to jest z kategorii pod tytułem właśnie grom z jasnego nieba. Tak samo to przeżywam. Ola pisze, trochę czarowuje mi się słowo przemoc. Teraz trochę myślę o niej jako przekraczana moc. Dokładnie. Nie? I znowu, ona może być przekroczona mocno i to jest straszne, okrutne i w ogóle brak słów, nie? Ale ona może być przekroczona niedużo. Nie? I to jest po prostu moc użytej za dużo. I ważne to odczarować, bo wtedy zyskujemy możliwość z tym pracy. Wtedy zaczynamy czuć tą granicę i potrafimy się po niej poruszać. I też sobie wybaczać,
nie? I nie musi działać na 30%, a może na 90% swojej mocy, a w dalszej części też towarzyszyć innym w tych ich granicach, nie? Czyli jak ja jestem sama w mocy, to mi jest dużo łatwiej towarzyszyć komuś, kto próbuje tą przemoc, na przykład tą granicę przekroczyć, nie? Bo ja mogę powiedzieć, słuchaj, jak dla mnie trochę jest to za mocne, co robisz już, czy możemy trochę zejść niżej, zawrócić kogoś, jak lekko ją przekracza. Jestem w stanie to zrobić. Wziąłem go za rękę. Poczekaj, nie musimy tam iść. Nie? I tak, no wiecie, to jest olbrzymi temat. Jak wam go tutaj zajawiam i jak zwykle się rozgaduję, bo już 35 po. Ale to ważny temat. Słuchajcie, zostawiam wam z tym tematem. Napiszcie jeszcze wasze refleksje, jak coś do was przyjdzie. Możecie po prostu dzisiaj go jakoś po prostu poprzetrawiać, postudiować w sobie. Zapraszam was do udostępniania. Jeśli ktoś chce jeszcze posłuchać o modelu, ja tu zlinkuję do mojego podcastu, gdzie dokładnie o nim piszę. Tam można też sobie obejrzeć obrazek z tą skałą, z tą linią, jak ona wygląda. I jest cały odcinek, gdzie w ogóle o tym opowiadam, o tych zależnościach i co tam się dzieje też trochę na tych granicach. Więc cieszę się, że coś odkryliście, że coś poczuliście, że wam jakiś ten element się spiął, bo mam poczucie, że to bardzo ważny temat. I mimo tego trudnego obrazka, bo ten koniec jest w trudnej dla siebie sytuacji, to on łączy się też z pewną jako archetyp, czyli tylko jako pewne wspomnienie, bo to jest obraz, to nie jest rzeczywistość, z tym, jakie to daje możliwości, jak zaczniemy z tym pracować. I z tym właściwie dzisiaj zostawiam, że napiszę metaforę balonika w punkt. Magda pisze, czasami trudno mi wyczuć, gdzie się kończy u mnie moc, a zaczyna przemoc. I to jest trudne do wyczucia, ja też mam trudności z tym, żeby to wyczuć, ale to, że w ogóle o tym tak myślisz, to jest już 50% sukcesu. Że nie wiem, jak to rozpoznać. Szukam tego. Nie? Bo jesteś w innym miejscu, niż gdybyś powiedziała, no ja to mi się czasami wymknie przemoc, ale na co dzień staram się jej nie stosować. Tak jakby to można, wiecie, było tak stuprocentowo skontrolować. Nie da się. To nawet w stosunku do siebie w tych niuansach jest bardzo ciężko wyczuć, a co dopiero jeszcze do innych, kiedy oni właściwie czasami nie powiedzą nam, czy dla nich było za dużo, czy nie. Zuza pisze, dziękuję za Twoje wstawanie dla nas też. Dzięki. To jest niesamowite. Kajka pisze, że ten temat pojawił się dzisiaj. Ciekawe. Słuchajcie, buziaczki, uciekam. Życzę wam cudownego dnia. Jutro spotykamy się na naszym kolejnym porannym spotkaniu i zobaczymy, gdzie nas karty poprowadzą. Ściskam was serdecznie, udostępniajcie, niech ten temat idzie w świat. Myślę, że wielu osobom pomoże. Buziaczki, pa!